Ekshumacji kilkunastu dawnych mieszkańców Wierzbowej dokonali w środę 19 grudnia badacze Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost. Znajdujemy się obecnie na prywatnej posesji Wierzbowej w gminie Gromadka i tu w narożniku ogrodu udało nam się odnaleźć masowy grób niemieckich mieszkańców tej miejscowości, jak również żołnierzy niemieckich rozstrzelanych w lutym 1945 roku. Miejsce to udało nam się określić, sprecyzować na podstawie zarówno ustnych relacji najstarszych mieszkańców Wierzbowy, jak również pisemnych relacji i dokumentów odnalezionych w niemieckich archiwach sporządzonych przez dawnych niemieckich mieszkańców Wierzbowej. No i zgodnie z tymi relacjami w grobie tym pochowano 17 mieszkańców Wierzbowej, mężczyzn, którzy zostali rozstrzelani krótko po wkroczeniu żołnierzy radzieckich do Wierzbowej. Podobno byli to wyłącznie mężczyźni, którzy posiadali mundury pocztowców, kolejarzy lub innych organizacji paramilitarnych. Oni zostali uznani za żołnierzy bądź członków NSDAP. Okazuje się, że w masowym grobie znajdują się nie tylko dawni mieszkańcy Wierzbowej. Według tych dokumentów, do których mieliśmy wgląd, w grobie tym oprócz mieszkańców Wierzbowej spoczywają szczątki dwóch żołnierzy niemieckich, którzy ukrywali się także na terenie Wierzbowej, ale po wykryciu ich kryjówki przez żołnierzy radzieckich także zostali rozstrzelani i pochowani wspólnie w masowym grobie tutaj w narożniku tego ogrodu. Takie działania badaczy Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych sprawiają, że przywraca się pamięć o ludziach, którzy niegdyś żyli na tych terenach, a historyczne losy, często okrutne, sprawiły, że ślad po nich zupełnie zaginął. Zajmujemy się archeologią wojenną, zajmujemy się poszukiwaniem grobów, których nie ma. Nie ma na powierzchni, ale są, jak widać tutaj za nami, pod ziemią są szczątki, które kilkadziesiąt lat czekały na odkrycie. O takich i podobnych miejscach informacje czerpiemy od ludzi dobrej woli i od starszych, którzy pamiętają tamte dni, i od młodszych, którzy mają pasję taką, żeby dzielić się tymi informacjami, żeby sami dochodzić do informacji. My oczywiście prowadzimy swoje badania w archiwach, uzyskujemy informacje ze źródeł historycznych, ale bardzo cenna, może i nawet najcenniejsza jest pomoc ludzi, którzy żyją w danej miejscowości, znają jej historię i znają takie właśnie tajemnicze miejsca jak to. Tak było i w tym przypadku, bo najdokładniejsza relacja co do zdarzeń z 1945 roku pochodzi od jednego z potomków byłych mieszkańców wsi. Według jego listu, który udało nam się odnaleźć w niemieckim archiwum, jego matka urodziła się 14 lutego 1945 roku, tuż po wkroczeniu żołnierzy radzieckich do Wierzbowej. Urodziła się w jednym z obiektów gospodarczych, w obiekcie w izbie szewca, gdzie schroniły się wszystkie niemieckie kobiety. Babcia tego mężczyzny całą tą historię odtworzyła, również listę poległych sąsiadów. No i matka tego człowieka przeżyła wojnę, mimo że urodziła się w takich tutaj trudnych zimowych warunkach. No i dzięki temu udało się tą historię wspólnie zrekonstruować. Po ekshumacji przyjdzie czas na godny pogrzeb. Szczątki trafiają do kostnicy. Następnie raz do roku odbywa się uroczysty zbiorowy pogrzeb, podczas którego rodziny mają szansę pożegnać szczątki swoich bliskich albo też osób, o które podejrzewa się, że tymi bliskimi były, lub też osoby, które zginęły w danej wsi, a osoby je żegnające z tej samej wsi pochodzą. Także osoby, które odwiedzają takie rokroczne pochówki, niekoniecznie są spokrewnione. Owszem, takie osoby, które szukają swoich, dajmy na to, ojców, mężów czy dziadków, też są, ale również pojawiają się osoby, które chcą tylko symbolicznie uczestniczyć, bo ich bliski zaginął i nigdy nie będzie odnaleziony. Także to ma formę nie tylko przenoszenia tych szczątków, tych zwłok z miejsca na miejsce, ale i takiego pożegnania i też może przypomnienia, do czego prowadzi wojna.